Przygotowujemy grządki. Ogród musimy wcześniej przygotować, nawet przy ciepłej pogodzie, tak we wrześniu lub październiku. W przypadku siewu przed zimą glebie stawiamy surowsze wymagania niż w przypadku siewu wiosennego. Po zbiorach grządki należy starannie przekopać, rozbić duże grudy ziemi. Jeśli jest bardzo sucho, musimy ją podlać. Wilgoć obudzi śpiące chwasty, a one dadzą się wypielić i dlatego całkowicie oczyścimy glebę, gdy tylko się pojawią. Wzbogaćmy ją humusem, torfem lub kompostem. To jest bardzo ważne. Rośliny odporne na zimno lubią luźną glebę, dlatego do ziemi należy dodać dodatkowo trociny lub piasek wymieszane z nawozem. Za pomocą grabi dobrze wyrównajmy ziemię. Zróbmy rowki na głębokości około od 1 do 10 cm, uzależnione to jest od rodzaju rośliny. Nasiona można siać już w zamrożonych rowkach, wypełniając je od góry świeżą ziemią. Przygotujmy też mulcz, na przykład gałązki świerkowe lub liście. Gdy nadejdą chłody, grządki pokrywamy około 15-centymetrową ściółką. Wiosną ściółkę usuwamy natychmiast po stopnieniu śniegu. Jeśli nie zostanie usunięta na czas, nie wszystkie pędy wyrosną. Rada. Jeśli dopiero zaczynamy rozwijać naszą ogrodową pasję, przeznaczmy jedną grządkę na siew zimowy. Resztę obłóżmy nawozem zielonym i zostawmy do wiosny. Przygotowanie nasion. Nasiona do siewu zimowego muszą być całkowicie suche. Nie należy ich moczyć, w przeciwnym razie zaczną kiełkować za wcześnie. Wysiewamy je w przygotowanych grządkach i przykrywamy warstwą torfu, kompostu lub żyznej gleby o grubości od 1,5 do 2 cm. Wielu ogrodników zaleca stosowanie nasion powlekanych, umieszczanych w glinianych otoczkach. Możemy eksperymentować z takimi nasionami, ponieważ gliniana kapsułka będzie stanowić dodatkową ochronę nasion przed głodnymi gryzoniami. Ile nasion potrzebujemy? Tutaj opinie są podzielone. Od ekspertów można usłyszeć, że przy siewie przed zimą należy zwiększyć liczbę nasion o 30-50%. Ale jest też przeciwne twierdzenie, że nadmiar nasion będzie powodował zbyt duże zagęszczenie. Dlatego najlepiej optymalnym rozwiązaniem jest wysiew nasion zwykłej ilości, tak jak na wiosnę. Sztuczka doświadczonego ogrodnika. Jeśli nie zdążyliśmy zasiać nasion przed pierwszym śniegiem, możemy przeprowadzić korzystną stratyfikację. Po nadejściu niezmiennie chłodnej pogody zapakujmy nasiona do lnianych worków i zakopmy w ziemi na głębokości bagnetu łopaty. Pod koniec okresu zimowego wyjmijmy je, wysuszmy i posadźmy jak zwykle siew wiosenny. Dzięki tej metodzie nasiona uzyskają dodatkową odporność i nie będą się bały różnych chorób. Ale ta metoda jest akceptowalna tylko w przypadku pasternaku, marchwi, kminu, cebuli różnego rodzaju, lubczyku, kopru włoskiego, pietruszki, koperku i pomidorów. Inne warzywa nie potrzebują stratyfikacji.